Księga Zachariasza, 7 rozdział, 2 do 3 wersetu. Mieszkańcy Betel posłali Sar-Esera, aby pozyskać przychylność Pana i zapytać kapłanów domu Pana, zastępów oraz proroków, czy w piątym miesiącu mamy nadal obchodzić żałobę i dokonywać poświęcenia się, jak to czyniliśmy przez tyle lat? Księga Zachariasza, 7 rozdział, 2 do 3 wersetu. Jest to tak zwane dobre pytanie. Lud Boży odbudowywał świątynię w Jerozolimie. Wrócił z niewoli już dużo wcześniej, ale po położeniu fundamentów świątyni zniechęcił go sprzeciw. Na prawie 20 lat praca przy odbudowie ustała, aż Bóg użył Aggeusza i Zachariasza, aby ich przebudzić. W tym czasie, opisanym w Księdze Zachariasza, 7 rozdział, lud został duchowo przebudzony i teraz zadał to dobre pytanie. O dzień żałoby w piątym miesiącu. Ich przodkowie dodali to święto do swojego kalendarza po zniszczeniu świątyni przez wojska babilońskie, o czym czytamy w Księdze Jeremiasza 52:12. Pytanie było proste i przewidywało odpowiedź tak lub nie. Pan odpowiedział zupełnie inaczej. Przez Zachariasza powiedział: gdy pościliście i płakaliście w piątym i siódmym miesiącu przez te 70 lat, czy pościliście dla mnie, a gdy jecie i pijecie, czy nie dla siebie jecie i nie dla siebie pijecie? Zachariasza, 7 rozdział, 5 do 6 wersetu. Takie właśnie tutaj słowo zawiera. Zamiast odpowiedzieć tak lub nie, Pan odpowiedział dlaczego. Skierował światło nie na ich działania, ale na ich motywy. Pościli, ale to była tylko tradycja, która miała niewiele wspólnego z Bożą czcią. Jak często my również pozwalamy, aby nasze praktyki stały się jedynie tradycjami, a nie aktami serdecznego uwielbienia lub oddanej Bogu służby. Pan ani nie potępił, ani nie pochwalił samego postu. Zamiast tego poprosił ich, aby rozważyli nie tylko swój post, ale także swoje normalne, codzienne jedzenie i picie. Byłoby dobrze powstrzymywać się od korzystania z ziemskich dóbr, ale tylko wtedy, gdyby ich dni powstrzymywania się i dni korzystania były przeżywane z czcią dla Niego, dla Boga. To samo napomnienie słyszymy w naszych czasach. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Poucza nas apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, 31 wersecie.